Witamy Państwa serdecznie na briefingu prasowym Klubu Radnych Koalicja Obywatelska, ale są także z nami dzisiaj zaproszeni goście. Jest Pani doktor i zarazem była dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Grażyna Leśniewska, którą serdecznie witam. Jest także kierownik Grudziąckiego Planetarium, miłośnik Mikołaja Kopernika, Pan Sebastian Soberski, także też Pana Sebastiana serdecznie witamy. Proszę Państwa, celem głównym naszej dzisiejszej konferencji, czy też briefingu, jest to, aby poinformować, że Klub Radnych, Koalicja Obywatelska chce bardzo mocno włączyć się w przyszłoroczne obchody upamiętniające 500-lecie wizyty słynnego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika w Grudziądzu. Uważamy, że jest to niezwykle ważna inicjatywa i poprzez rozmowy z panią dyrektor Leśniewską i z panem Soberskim doszliśmy do wniosku, że musimy złożyć projekt uchwały, który będzie właśnie wskazywał na to, że miasto włączy się właśnie w te uroczystości i my zrobimy wszystko, żeby został zawiązany specjalny miejski komitet. Mam nadzieję, że na czele z panem prezydentem Maciejem Glamowskim, który rozpocznie właśnie propagowanie różnego rodzaju inicjatyw, które upamiętnią tego wspaniałego astronoma i upamiętnią właśnie pobyt Mikołaja Kopernika w Grudziądzu. Ja może tak krótko, a teraz chciałbym oddać głos dwóm osobom, które są spiritus movens właściwie tego wszystkiego, czyli pani dyrektor i panu Sebastianowi, ale zaproszę najpierw może panią dyrektor. Proszę bardzo, pani. Witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, zbliżamy się do bardzo znamiennej daty, do 21 marca 2022 roku, kiedy upłynie 500 lat od wizyty Mikołaja Kopernika w naszym mieście. Była to wprawdzie druga wizyta, ale o tyle znamienna, że Mikołaj Kopernik tutaj po raz pierwszy wygłosił traktat o szacunku monety, który stał się przyczynkiem do późniejszej, pierwszej w Europie reformy monetarnej, a wynikała ona z badań ten traktat wynikał z badań Mikołaja Kopernika nad finansami naszego kraju, Rzeczypospolitej, jak i Prus książęcych oraz Prus, które były wówczas pod zarządem Krzyżaków. Wieloletnie nieprawidłowości dotyczące fałszowania monety, zmniejszania jej wartości spowodowały to, iż gospodarka Rzeczypospolitej cierpiała na tym. Mówiło się wówczas o spodleniu monety. Te teorie, które Kopernik wygłosił w 1522 roku w Grudziądzu, zachowały swoją aktualność do dzisiaj, o czym możemy się przekonać nie tylko w dziedzinie finansów, ale również w wielu innych dziedzinach. Natomiast Grudziądzanie jako społeczeństwo zawsze byli z Kopernikiem związani. I tutaj chciałabym przywołać pamięć wspaniałego Grudziądzanina, jakim był pan Jerzy Szwarc, którego działalności zawdzięczamy to, że 50 lat temu, a właściwie 49 lat temu miała miejsce uroczystość, natomiast 50 lat temu Grudziądzanie zaczęli zaznaczać swoje miejsce na mapie wydarzeń związanych z uroczystościami Kopernik 500. Uroczystość Kopernik 500 miał związek z 500-tymi urodzinami Mikołaja Kopernika, które przypadają o rok później niż 450. rocznica wydarzeń grudziąckich. W związku z tym to 50-lecie różnicy jest związane również z działalnością grudziąckiej społeczności. Proszę Państwa, na mapie Polski nie znajdziemy drugiego takiego miasta, gdzie przez minionych 49 lat każdego roku obchodzone są dni grudziąckie, które są poświęcone Kopernikowi. Na afiszu każdego roku znajduje się wiele wydarzeń, co świadczy o tym, że związek Grudziądzań z Kopernikiem jest naprawdę bardzo mocny. Chciałabym podkreślić jeszcze jedną rzecz. Otóż Grudziądzanie zawsze o Koperniku pamiętali i Grudziądz ma dwie nogi Kopernika. Jedna noga to jest ta związana z astronomią i o tym na pewno będzie mówił za chwilę pan Sebastian Soberski. A druga jest związana z ekonomią i właśnie z wydarzeniami związanymi z traktatem monetarnym.
Proszę Państwa, 500-lecie zdarza się naprawdę raz i tylko nasze pokolenie ma szansę na to, ażeby uczcić w sposób należyty właśnie to wydarzenie. Chciałabym również, ażebyście Państwo mieli świadomość tego, iż Grudziądzanie naprawdę bardzo wiele Kopernikowi uwagi poświęcali i poświęcali. Nie wiem, czy większość z Państwa wie, ale za mną znajduje się budynek, w którym Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, sekcja grudziądzka, rozpoczynała 50 lat temu działania związane z funkcjonowaniem świąt i obchodów kopernikańskich w naszych miejscach. Ponieważ Grudziądz o jeden rok poprzedza wydarzenia państwowe, więc i w tym roku mamy taką okazję, ażeby należycie przygotować się do 500-lecia pobytu Mikołaja Kopernika w Grudziądzu, bo rok później będziemy obchodzić 550. rocznicę urodzin Kopernika, co już będzie uroczystościami ogólnopolskimi, a my znowu mamy tę niezaprzeczalną okazję, że możemy być wprowadzeniem do tej właśnie ogólnopaństwowej uroczystości. Dziękuję bardzo. Znajdujemy się w tej chwili na Placu Miłośników Astronomii w Grudziądzu, jedynym takim w Europie. Za mną tutaj pomnik Mikołaja Kopernika, astronoma i ekonomisty. No właśnie, bo w Grudziądzu Kopernik jest pamiętany jako człowiek wszechstronny, geniusz swoich czasów, ale astronom i ekonomista. Szczególnie to drugie podkreślamy, dlatego że wszyscy wiemy, że Kopernik jest związany z Toruniem. Tam się urodził, w Olsztynie, we Fromborku pracował. Ale do nas przyjechał specjalnie po to, aby ogłosić swój traktat o monecie. Proszę Państwa, 49 lat temu, w związku z rocznicą pobytu Kopernika w naszym pięknym mieście, powstał ten właśnie Plac Miłośników Astronomii, na którym się znajdujemy, i pomnik Kopernika, jako pomnik Kopernikowi. Ale mamy też pomnik Kopernikowi żywy. Jest to Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne właśnie imienia Mikołaja Kopernika, które również wtedy powstało. No i tak liczymy po cichu, że może jak będzie 50. rocznica, to uda nam się ten obiekt wyremontować, który przez 50 lat fantastycznie służył Grudziądzanom i nie tylko, bo jest to miejsce, w którym już 48 raz w tym roku, w 2021, organizujemy ogólnopolskie młodzieżowe seminarium astronomiczno-astronautyczne, gdzie młodzi badacze uczą się kosmosu. To są ich pierwsze kroki w badaniach naukowych, astronomicznych, kosmicznych. W tym roku oczywiście z powodu COVID robimy to zdalnie. Muszę podkreślić, że jeżeli chodzi o wpływ tego miejsca, gdzie pamiętamy o Koperniku w sposób żywy, na pokolenie młodych ludzi w Polsce jest bardzo duży. W zeszłym roku OMSE oglądało ponad 300 tysięcy osób dzięki transmisji w kanale YouTube. Proszę Państwa, ale wracając do naszej rocznicy. W ramach tej rocznicy w 2022 roku planujemy szereg spotkań naukowych, w tym konferencję naukową poświęconą właśnie ekonomii. Liczymy na to, że będziemy mogli tutaj gościć znamienite osoby z dziedziny ekonomii, ale również będą akcenty astronomiczne. Przez cały rok będą organizowane pokazy na żywo, transmitowane również przez internet. Będą takie cykliczne wykłady, które będzie można... awaria maski. Odbędą się również cykliczne wykłady z zakresu astronomii, które będą mogły na pewno w jakiś sposób uświetnić tę rocznicę Kopernika, ekonomisty w Grudziądzu. Liczymy bardzo mocno na wsparcie ze strony i Urzędu Miejskiego, i również władz województwa, i wsparcie również ogólnopolskich organizacji ekonomicznych, astronomicznych. Liczę na to, że tutaj za pośrednictwem mediów społecznościowych i prasy, telewizji będziemy mogli dotrzeć do jak najszerszego grona osób, które okażą nam wsparcie w organizacji właśnie tych obchodów Kopernik Ekonomista 500. Dziękuję bardzo. Podziękować zarówno pani doktor Grażynie Leśniewskiej, jak i panu Sebastianowi Soberskiemu za tak duże zaangażowanie w działanie Komitetu Społecznego, który miejmy nadzieję, że za chwilę, jutro, podczas sesji Rady Miejskiej, gdy zostanie poparta uchwała właśnie o ustanowieniu roku 2022 w Grudziądzu rokiem Mikołaja Kopernika Ekonomisty, to hasło Kopernik Ekonomista 500 będzie hasłem przyszłorocznych obchodów 500. rocznicy wygłoszenia w Grudziądzu traktatu o szacunku monety przez Mikołaja Kopernika oraz spowoduje, że ten społeczny komitet, który dzisiaj działa oddolnie, stanie się komitetem miejskim. Serdecznie Państwu dziękujemy za to zaangażowanie i obiecujemy pełne wsparcie w Państwa inicjatywie.